ofiarowanie świętego nie ma poparcia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica Dawid Machajowski. Miło mi jest powitać wszystkich słuchaczy Radia Maryja z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Parlamentu Europejskiego, który tworzą różne narody. Tak się składa, szanowni państwo, że tutaj w Parlamencie Europejskim zakończyła się niedawno konferencja poświęcona osobie Jana Pawła II, jego nieocenionego wkładu w kulturę europejską. Organizatorem spotkania jest pan poseł Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski. Jest z nami również watykanista, redaktor Włodzimierz Rędzioch, który przyleciał na to spotkanie prosto z Rzymu. Już może. A w tej konferencji, spotkaniu uczestniczyli posłowie Parlamentu Europejskiego z zagranicy. Jako nasz był inny warunki niż na Zachodzie. My byliśmy społeczeństwem wówczas inaczej skonstruowanym, to znaczy byliśmy bardziej ziemiańsko-chłopskim, szlacheckim społeczeństwem, słabo zurbanizowanym. Jak na tamte czasy. Natomiast protestantyzm przyjął się głównie w miastach. Był religią mieszczan, ludzi, którzy odchodzili od zajmowania się rolą, a przechodzili w nowoczesne formy życia w miastach, życia i zarabiania. Dla których katolicyzm tworzył za dużo barier. Ponadto też był olbrzymi kryzys moralny w Kościele, prawda? To znaczy kryzys moralny wyrażający się w sprzedaży odpustów. To jest dlaczego Luter wystąpił otwarcie przeciwko Kościołowi, chociaż on nie myślał, żeby wytworzyć inny Kościół, prawda? Ale ostatecznie do tego doszło. Wydaje mi się, że to po prostu było to odczucie, że potrzeba innego modelu wiary. To, co później... Ale że to jest coś nie w porządku, a u nas no ta sprzedaż odpustów powiedziałabym, że trwa tylko... Nieco zmienia. Tak, no byliśmy społeczeństwem, które już wówczas przeżywało kryzys intelektualny, bo przecież Polska XIV-XV wiek, my byliśmy w samym sercu kultury europejskiej. Mieliśmy uniwersytet w Krakowie, mieliśmy Włodkowica, mieliśmy cały szereg postaci, które odgrywały. Wtedy byliśmy jeszcze w Europie. Tak, tak. Natomiast ten kryzys zaczął się, to profesor Barć bodajże mówi, że to jest 570 rok, kiedy... Dokładnie. Tak. On na taki rok wskazywał, no generalnie mówi się o drugiej połowie XVI wieku, kiedy dostrzegano no, coraz większą pasywność intelektualną, spadek znaczenia uniwersytetów. Tak, przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, że dalej wytworzyła się taka dynamika. No, na pewno to było związane z tym, że Zachód poszedł dalej, miał reformację. Pan tłumaczy, dlaczego te pierwiastki oświeceniowe się w Polsce nie zakorzeniły, bo pan mówi, że szlachta miała w swoich rękach wszystkie instrumenty władzy, zaszczyty, urzędy, nie zalecały od poziomu wykształcenia. No jakbyśmy opisywali dzisiejszą sytuację. Była bardzo zmotywowana do myślenia, bo szlachta była przekonana, że żyje, że wytworzyła idealny ustrój w Polsce. Nie było w ogóle potrzeby mówienia, że coś trzeba zmienić. Nie byli zmotywowani do tego, żeby śledzić dyskusje intelektualne na Zachodzie, no bo w zasadzie mieli to, co chcieli. Nie byli ciekawi? Nie byli ciekawi. No to jest efekt już kształcenia w kolegiach jezuickich, ale także tej całej takiej ideologii sarmackiej, prawda? Sielskości, anielskości, ten ideał życia ziemskiego, zajmowania się sobą, zajmowania się wygodami życia, a nie sięganie gdzieś tam. I obśmiewanie tych, którzy się kształcili, ponieważ dostęp do urzędów też nie był związany. Zupełnie zdominowała, jakkolwiek oczywiście można powiedzieć, że na Zachodzie warstwa szlachecka też odgrywała kluczową rolę, ale jeśli popatrzymy bliżej na przykład we Francji, to przede wszystkim tam szlachta była, to była marginalna część społeczeństwa, w której wytworzyła się też szlachta, jakby na pytanie, daje nam katolicki świąt nie ma w Biblii. Katolicki świąt nie ma w Biblii. I to trzeba sobie uświadomić. Niech dziady katolickie sobie nie myślą, że święta katolickie są w Biblii. Nie ma. Pierwszy to politycznym, a drugi ten egzystencjalny, też antropologiczny. Mowa